kolejka do Teatru Muzycznego Adria tego dnia nie miała końca. Jak za dawnych lat, już od wejścia goście mogli nacieszyć oczy neonem, który zafundował i wykonał Cukin. Każdy był również ciekawy, jak wygląda wnętrze po remoncie. Pierwszy raz byłem tutaj 40 lat temu, albo może trochę wcześniej, w seansach kinowych. Wspominam sentymentalnie. Oczywiście był inny taki, raczej perelowski wystrój. Dzisiaj to jest taki na wskroś nowoczesny, europejski. Teraz jest to zupełnie nowa odsłona i zupełnie inaczej to wygląda. Przyjechaliśmy z Tychowa, żeby zobaczyć, jak idzie panu Kesprowi i jego małżonce. No i jak podoba się wnętrze? Intrygujące, prawda? Bardzo, bardzo ładne w nowej odsłonie, także jesteśmy mile zaskoczeni. Dyrektorką Teatru Muzycznego jest Magdalena Łoś-Wojcieszek, dyrektorem artystycznym Kacper Wojcieszek. Na pierwszą produkcję w tym miejscu wybrali musical The Bodyguard. Był to ponad dwugodzinny spektakl, opowieść o miłości topowej piosenkarki i zawodowego ochroniarza. Koszalińska odsłona w reżyserii Kacpra Wojcieszka. Naprawdę, udało się i jest to kawał dobrej, ciężkiej roboty, nie tylko mojej, ale wielu, wielu ludzi, których tutaj dzisiaj zobaczyliśmy na scenie i poza nią. Publiczność usłyszała kilkanaście przebojów Whitney Houston, od energicznych takich jak Queen of the Night czy I'm Every Woman, po spokojniejsze, które u wielu widzów wywoływały emocje. Warto podkreślić, że wszystkie te przeboje były okraszone muzyką na żywo, co stwarzało niepowtarzalny klimat. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Magdalena Łoś-Wojcieszek. To był bardzo emocjonujący w zasadzie dzień, bo już o wieczorze to nawet nie wspomnę. To był dzień, który na pewno zapadnie w mojej pamięci. Zaryzykuję stwierdzenie, że na zawsze. Drugi głos w musicalu należał do Urszuli Laudańskiej, która grała siostrę Rachel. Nie śnił mi się nawet tak piękny wieczór, a to, co się tutaj stało przed chwilą na tej scenie, te ogromne emocje, no jeszcze na pewno długo nie pozwolą mi zasnąć, także to jest ogromne szczęście, ogromna radość. Wszystko się udało, premiera, pierwszy spektakl z publicznością, jestem przeszczęśliwa. Do muzycznego show wokalistki przygotowywała Dorota Helbig-Słobodzian. Zdolna ekipa, bardzo zdolna, więc bardzo miło pracowało się ze zdolnymi ludźmi. Oprócz tego trzy osoby to moje wychowanki. Madzia przede wszystkim trafiła do mnie, jak miała 10 lat, więc bardzo emocjonalnie przeżywam premierę. Każdy dźwięk śpiewam z nimi. Tytułowy bodyguard podczas spektaklu niemal nie opuszczał sceny. Grał zdystansowanego, zawodowego ochroniarza. Widzę, że teraz w trakcie pracy nad spektaklem mój tryb życia się bardzo zmienił ze względu na to, że też chodziłem na siłownię, ćwiczyłem, trenowałem, więc też jakoś dostosowałem swoje życie do przygotowania do tej roli i widzę efekty, że faktycznie jestem osobą spokojniejszą. Nawet koleżanka, która się ze mną spotkała po miesiącach, powiedziała, że Filip, co ty jesteś taki spokojny, jak nie ty? Franka Farmera nie interesował show biznes do czasu, kiedy usłyszał, że chronić ma nie tylko piosenkarka, ale również jej syna, którego zagrał Oliwier Jarosik. Nie miałem stresu, bo jest takie powiedzenie oczywiście, które sam je wymyśliłem, że stres boi się aktorów. Jak jestem aktorem, to stres się mnie boi, nawet nie chce mnie tknąć. Na zakończenie nie zabrakło owacji na stojąco. Tak piękne głosy, tak piękne choreografie i do tego otoczenie, także pogratulować. Jestem potwornie dumna z Kacpra, z Magdy. Są nieziemsko zdolni, bardzo pracowici, a to musi się przełożyć, mam nadzieję, na sukces. Rewelacyjnie po prostu, od pierwszej sceny jest po prostu, każdemu polecam. Ja jestem mamą Uli Laudańskiej. Także jestem bardzo przejęta, bardzo mi się podoba. A kolejne najbliższe spektakle już 2, 3 i 4 października.